Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Te modelki zrobią wszystko, by na chwilę stanąć blisko. Wielka dreżasz, co wy romansidła jakieś macie tutaj? Dlaczego? A tak blisko siebie. Dużo czasu. Aha, to ja nie mogę koło niego siedzieć? No, możesz, aha, ale tak. Aha, jak siedziała obok Mariusza, to z Mariuszem Maransu. Nie ma żadnej dzieci. Zostaw ten, no! O Jezu! Wiecie, co w dzisiejszym odcinku robimy? Dzisiaj do zarobienia kaska, zresztą praktycznie jak zwykle. Ale nie dużo, ale będzie zabawa niezła. Będzie niezła zabawa. No to poczekajcie, wytłumaczę wszystkim i od razu widzą. Witam Państwa, bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku robimy coś, czego najprawdopodobniej będziemy wszyscy żałować, a najprawdopodobniej wy, bo... Dobra, też biorę w tym udział. Niech będzie. W dzisiejszym odcinku również biorę udział. To jest wyjątkowy odcinek jednak. Ale kto mi zapłaci, jak ja to zrobię? Karina. Czemu ja? A czemu? To wy się wszyscy zrzucacie po jedną siódmą, tak? Nie, jedną szóstą. Dobra, nieważne. W każdym razie w dzisiejszym odcinku będziemy mówić do konserwatora przez cały dzień boczek. Ten, kto go wkurzy, dostaje stówę. Ale go nie jest ciężko wkurzyć, nie? Nie jest go ciężko wkurzyć, szczególnie gdy będziecie wyzywać go od boczka. Wyobrażacie sobie jego wkurzenie? Słuchaj, jak on podejdzie, palnie nam, to my odlecimy. Dobra, słuchajcie, ubierzcie szybkie buciki, bo jego to nawet się nie słabą uciekać, stroną. Nie? To ale on... słuchajcie, jego słabą stroną jest to, że on nie umie szybko biegać. No nie, on jest powolny jak... Ale no, masa niesie, ale aż tak nie poniesie. No, masa niesie, ale nie poniesie. Także Wiolka, dasz radę mu uciec. No i kto w tym razie dam radę mu uciec? W każdym razie dzisiejszy odcinek zapowiada się naprawdę nieźle, więc jeżeli jeszcze ty nie zasubskrybowałeś kanału, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, tam na dole kliknij, no i dołącz do nas, bo mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się wbić milion. No i ten człowiek obiecał, że będzie tu przyjeżdżać, jak zostawicie suba. Tak. Dobra, to co, zaczynamy, tak? Gdzie on jest w ogóle? No nie wiem, gdzieś tam się skitrał. Zapraszam Państwa do oglądania. Chcesz zacząć, tak? No czemu? A może nie kozaku, może inteligentnie to przemyślałeś, bo za pierwszym razem aż tak się nie wkurzy. Nie, właśnie za pierwszym razem może właśnie się właśnie najbardziej wkurzyć, bo później może obczaić już, że to są żarty. Ty, bo się wykopać muszę. Weź ruszą dupę boczek trochę, bo od pierwszego mania siedzisz tu godzinę, co? Ja wiem, że trzeba to całe ciało, to byś musiał tutaj 2 godziny siedzieć, żeby to wszystko zmyć. I w ogóle rusz się już, bo muszę się wykopać. Czujesz? Co? Jak główny palec zaczęło śmierdzić, no? Tak, no co ty nie powiesz? Dobra, weź. Dlaczego się boisz? Dobra, proszę, weź. No chodź tutaj, no. A co ty uciekasz? Co uciekam? No chodź bliżej. Nie chcesz się przytulić? Ty, zawsze od ciebie jestem, troszkę szacunku, dobrze? Co on jest i masz buciki na nóżkach? O, zdenerwuj się, spokojnie. Żebyś miał buciki. Ty, następna. Ej, to po but. Ostrzeń się wstydu. Ale z wami coś jest? No, no halo. To jakaś nowa tak? Jak teraz mamy mówić? A, to, że dzisiaj tak mówimy, tak? Że... Ale jest kiedy na porządny. Ale ja tak nie powiedziałem, ja tylko zasugerowałem. Jest kiepski. Trochę, jeszcze no, ksiądę, dobrze? Spoko, nikt nic nie mówi jak na razie, nie? Nie denerwuj się tak. Ale ja lubię boczek, bo grał tam, no tak, ja przypominam sobie tą scenę, jak on na ja buty muszę ubrać. Wygląda podobnie. Jak on na tym fotelu tak brzuch mu się wylewał, tak. To było widać. Tak jak w ciąży trochę wygląda. No już śmierdzący, przyjdę zaraz do ciebie. Ci się wyleje, zobacz. Coś zjedz, bo zapadniesz. Boczek, bo ci ciśnienie pójdzie. Ej, ale to jest przesada, nie? Nie, nie przesadzamy, nie? Ja nic nie mówię. Trochę chamsko, szkoda, żeby to mówić. Trochę chamskie, nie jak to wszyscy gadają, to nie wiem, czy to nie będzie... No trochę przesadzacie, nie? Ja wiem, że chcecie zarobić pieniądze, ale... To... Ale no dobra, ale jak... Ale słuchaj, Mariusz, tak? Mariusz miał go denerwować, a nie wy wszyscy, no Jezu. Ja nie powiedziałem. To przesada była, nie? Wy wszyscy, no... Tak delikatnie tylko, a to oni wszyscy. Ja się przestraszyłam i nic nie mówiłam, bo się bałam. A Wiolka się cieszy. Dobra, chyba po buty poszedł. Idzie z drugiej strony. Z tamtej strony idzie. Uważaj, Mariusz. Podejdź. No idzie z tej strony. Dawaj, idzie, jakby co. Boczek! Patrz, no tam biegnie, no. Będziesz się za nim uganiał? Nie będę. Nie jesteś tego wart. No chodź bliżej! To już się zmęczyłeś? Dobra, chodźcie może ten, coś nagramy. Ja taki tłusty boczek zjadł sobie. No, można było coś nagrać. Trzeba go strzelić chyba w gębę, tego hejtera, kurde, głupiego takiego. Pyskuje. Tego też. Ale co? O co ci chodzi? Do mnie coś piłeś, ty? Już mnie denerwujecie. Chodź tu, twoja żona. Znaczy, to ogólnie to byśmy grilla zrobić. Ja zrobiłam boczek, przyprawiłam go. Ale taki tłusty, bo ja lubię taki boczuś, taki, wiesz.
Dobra, troszeczkę przez to pójdzie, bo jest za grubo, nie? On już jest poddenerwowany na maksa, nie wiedziałem, że on cicho, że to tak będzie. No słuchajcie, co się dzieje? No weź się powiedz. No nic. A co się ma stać? No nie wiem. No co, wychodzisz, on ucieka, ty wybiegasz. Nie wiem, patrzę się po prostu. To jakieś sceny. No wy robicie sceny. Wybiegasz, my sobie siedzimy, tylko... Ale żeby sobie jakiś boczek zjadł. Nie no, ewidentnie chcecie wkurzyć. Nie wiem, czy co on brał, ale taka jego natura, no to jest nie, możesz, nie, bo to jest coś takiego, że się wkłócisz ze mną, zamiast się pogodzić z tym, że jesteś boczkiem. Dobra, chodź się pogodzę z tobą, patrz, chodź. No chodź się pogodzimy, chodź. Musisz go dopaść, dopadniesz go. Nastawiony źle po prostu. No chodź. Nie, ja mam akurat tam coś załatwić, muszę. Polka, on się uspokoił. Ja się trochę boję go. Maciuś! Bo ja już nie kumam, nie? Co się tak patrzysz, boczek? O, patrz, twój przyjaciel idzie! Chodź na chwilę! Nawet on z tobą ucieka. A nie myślałeś, żeby coś ze sobą zrobić? Zaraz z tobą zrobić. No ale co? Chodź, to ci pokażę, to mam prezent dla ciebie. Nie, ja może do ciebie nie podchodzę. Chodź, to ci pokażę. Nie! A tak nie pomyślałeś, że coś ze sobą zrobić? I trochę jesteś taki tłuściutki. Ja wiem, że coś nie wygląda jak pudelka, no ale wiesz. Widzia ta twarz. Chowanego ciałka nigdy nie za wiele, nie? Ale jak za wiele, to też jest źle, nie? No i co? Wiesz, jak to zatamować? No trzeba korek nowy kupić, to przykręcić, nie? Ty, a co wy w ogóle dziś nagrywacie? Bo ja nie kumam, nie? A wiesz, że jakbyś trafił na ubojnie, to było więcej boczków niż ze zwykłej świni z ciebie? Ja mam dla ciebie atrakcję. Powinienka twarzyczka. Ja mam dla ciebie atrakcję. Chodź tutaj, zobacz ten korek. No pomóż, nie bój się, no pomóż mi. Ale to nie jest moja, boczek. No nie bój się, no zerknij tam do basenu, tak? Co ty? Wielka, a ty serio jesteś tak głupia? Ała, mój plecy! Za boczka! Wyzywacie mnie od boczka cały czas. Wystarczy. Boczek! O, ty spasłaś linię, się zdenerwował, boczek! Ale i co, rzucisz mnie? Nie, bo mam trochę szacunku do kobiet, nie? A się zdenerwował, to wszystko tylko ja. To się tak gapić, boczek. Sekrety macie przede mną! Dobra, ale skoro wiedziałeś, że cię wrzuci, ale po co podchodziłeś? Przecież wiedziałeś, że cię wrzuci. Przecież, nie no, wiedziałam, że mnie wrzuci. Może nawet teraz jest tak głupia, to też było logiczne, że cię wrzuci. Przestałam specjalnie dalej, nie wiedziałam. Jest. Siedzi. Ty lepiej się schowaj, no on jest na ciebie cierpię. Na ciebie. Ej, co ty się tak rozwaliłeś? Wiesz co? Przyszedłeś tak jak inni, mnie denerwować. Nie no, ale boczek, czemu? Rozlałeś się na tą kanapę całą, tak? Pusto i co? Słuchaj, serio wyglądasz, tak. Może nie jak boczek, ale jak balon. Tak serio to wygląda, jak tak leżysz sobie. Nie, ja ci nie rozumiem. O co ci chodzi? Tak. No będę stracił, dlaczego? Na przykład jakby ta świnia tak się rozwijała. Rozwaliła. No i jak stra wygląda ty? Ale ty jak zeszedłeś mnie chyba zdenerwować, a to się nie wychodzi. Jak? No normalnie. Ja nie chcę ci zdenerwować, tylko ci tak mówię jako kolega, że tak głupio to wygląda. Też głupio wyglądasz, co? Ty, ale lejesz z ciebie, nie? Bo mokry jestem, bo... Właśnie, bo boczek, wiesz, on tak ma, że z niego się zawsze sączy. Ale co? Co się z boczka? Co się z boczka? No sączy się, bo boczek jak smażysz... Zaraz się ciebie będzie sączyło, wiesz? Jak smażysz boczek, to ma taki... Jasne. Ale ja mówię o boczku takim na patelnię teraz. A? Nie nadużywaj naszej przyjaźni. Po prostu chciałem ci tak powiedzieć. SMS-a mi myśl. O co ci? No o nic. No ja nie rozumiem. Co wy nagrywacie? No nic. Ja też nagrywam. Po prostu... To, że kamera tutaj leży, to nie znaczy, nie złączona. Po prostu tak się leje z ciebie trochę, tłusto jest tam i żebyś... O teraz włączyłem dopiero kamerę, boczek. Reklamę boczku robię. Czego? Boczku. No co? Co tam, boczek? Forma spadła? Zaraz tobie spadnie. Spadła forma, boczuń! Nie! Boczek! Boczuś! Boczuś! Nie denerwuj się, boczuś! Chodź, przytulimy na zgodę. Ale boczuśku! No nie. Nie chcesz!
Nie chcę chyba się usmażyć, bo cię do jajek dodam. Boczek. Chodź się, przytulimy na zgodę. Boczuś. Powiedzmy, że ci wybaczam. Boczuś. Boczuś. Ale czemu biegniesz? Bo lubię biegać. Ja mogę, a Boczek nie może. I co, uspokoiłeś się? No, już się uspokoiłem. No dobra, sorry, nie? No dobra, okej. No co się poniosło, bo tak wszyscy mówili... No to Boczek, takie głupie Boczek. Żarty były z waszej strony, dobra. Chcesz mnie przez przypadek przeprosić Boczuś za coś? Weź szoruj wrotki i nie mogę na ciebie patrzeć. Miałem się uspokoić, no, żeby za wami nie ganiać. Tomek, bo ja kolację robię, Boczuś będę lepszy przygotowywać. Tak, smażony poproszę. Smażony, dobrze. Tak. Wiesz co? Weź, idź już, bo nie mogę na ciebie patrzeć, dobrze? Wą. Co jest? Ej, co twoja córka robi? No co? No i widzisz? Było ze mną zaczynać i patrz. Dobra, teraz Natala się trzyma. Dobra. I patrz, co to mówimy przeleczę, prawda? Widzisz, jak pięknie? To można przeprosić? Dobrze, tak. Co, widzisz? Dziękuję. Boskie, no ciebie daję, człowieku. Ja. Co jest taki wkurzony? Co, wkurzyli mnie, czy na serio już tego nie zostawię? W sensie? Będzie do mnie, ta mnie będzie dusiła, ten jeszcze będzie jakiś się po pisu wywalił. Jadę do sklepu po coś i zobaczysz, co ja zrobię dopiero. Dopiero wtedy się zdenerwuję. Jezu, nie denerwuj się no tego. Co nie denerwuj się, ale nie będą takich rzeczy robić ze mną, no bez przesady. Lekko cię poddusiła. Lekko cię poddusiła tylko. No i co, Karinka? W ogóle nic nie robisz. No tam to ja było słabe. Spokojnie. Przecież nic nie zrobił, bez przesady. Jesteś dziewczyną. No wiele, też jest dziewczyną, a została wrzucona do basenu. No tylko wrzucona do basenu, zresztą ona sama tam podeszła. No nie chcę być wrzucona do basenu. No dobra, nie bądź lamuską. Podejdź. Ale ja jestem lamuską. I zarzuć jakimś fajnym tekstem, takim mocnym. Jaka spasła świnia. Przytułuje się strasznie. No ja nie mówiłam o tak, nie miałeś kolacji robić? Nigdy nie rozważysz ten Boczek. Tak, proszę. No, ale w sumie trochę racji miała, nie Boczek? Słuchaj, przed chwilą siedzieliśmy, przeprosiłeś mnie i znowu zaczynasz? Nie no, po prostu... Jakieś ziarenko prawdy to było. Uznałem po prostu, że przeprosiłem cię za to, że powiedziałem tyle razy, ale nadal uważam, że jesteś Boczkiem. Po prostu stwierdzamy fakt, nie? Trzeba spojrzeć pewnie Boczkiem. Komara miałeś? Tak. Tam, bo ten Boczek tam się smaży. Długo tak będziecie, no to nieładne się robi z waszej strony, naprawdę. Źle się, Boczek, daj, źle się z tym czuję. Ale kurde, Boczek, smażaj, bo się połamiesz! I co, chcesz zataczyć koła? Chcesz? Tu wylądujesz, tu! Oj, Boczuś. Boczuś, żebyś ty na patelni nie wylądował. Oj co, kamieniami będziesz rzucać? No ty, on jest chory. Co za popieprz, kamieniami we mnie rzuca. Idiota! Ła! Jesteś nienormalny, nie? Co wariat? Dobra, nie mam maski, ale ja nie będę w tym uczestniczyć. W sensie, jak on z kamieniami zaczął rzucać, to znaczy, że on ma coś z głową. Nienormalny jest. To są żarty tylko. Ja już pieprzę, ja już nie nagrywam tego. Przecież ja rozumiem wszystko, ale ja się wypisuję z tego filmu, bo... Wiesz, ja sobie żartowałem, a ty we mnie kamieniami rzucasz, nie? Dobra, idź to. Dawaj, bo czuć szybciej, no. Dawaj. No Boczuś, szybko! Boczuś, siły nie masz. Dawaj! Dawaj, Boczuś! Boczek, dawaj, trafić nie umie! Boczek, dawaj! Chyba ktoś się wkurzył! Boczek! No co ty, Boczuś? Nie no, myślę, że baleronik przeszkadza trochę. Dawaj, dawaj! Troszkę zrzucimy, trening się przyda. Oj, chyba się zdenerwował. No, troszkę jest piany w gębie. Troszkę jest. Ale już agresywnie. Dawaj, Boczu, lecimy. Masz jaki czerwony, soczysty. Co ty powiedziałaś? Jak taniec. Ja nic. Dobre było. Dobrze? Tak. Oj, Boczuś. Boczuś, też skończymy tutaj. Powtórzcie. Co, potańczyć chcesz jeszcze? No, potańczyć. Ale się Boczuś zarumienił po tym treningu, nie? Dobra, weź, bo się kamieniami zacznie rzucać. Co, zaczniesz Boczek kamieniami rzucać znowu? Dobra, ja idę stąd, nie? Nie, nie będę, wiecie co? Szkoda mi was, wiecie? Suchary jedna. Nie wiem, co sobie w ogóle urządzacie, ale nieładnie z waszej strony. No, a z twojej strony ładnie, stary. Kamieniami rzucasz. Teraz stoisz bliżej, to trafię. Nie? Czy ja coś mówię? Ja już nic nie mówię. Już nic nie mówię. To pal gumę. A ty co byś chciał powiedzieć? Tutaj...
zgniliście. Co robiłeś? Aż mu się przykro zrobiło. Wiesz, że on tu więcej chyba nie przyjedzie. No? Ja patrzę, czy kamieniami nie rzucę, no bo a, już nie będę ganiał, nie będę cię rzucał. Bo mam już dość, wiesz? Ja biorę torby, pakuję się i wyjeżdżam. Ale tu boczek tłuste ślady zostawia. Ty, pamiętaj, że ty jedziesz ze mną i ty jedziesz w bagażniku. Ale świnio co? Ty. Ale co? Taka wdzięczność? No prostu, przywiozłem cię no tu. Zobacz, jakie tłuste ślady zostały. Co chciałeś? Nie chciałeś jechać. Przywieź mnie, bo BMW-zem tutaj. A teraz boczek ty? Stary, kończymy już ten film, nie? Nic nie kończymy, bo teraz... Ale on jest skurzony, on się pakuje, człowieku. Nic nie to obchodzi, nie? No nie, kończymy film, słyszysz? Nic nie kończymy. Kończymy film. Dobrze, zaraz skończymy. No nie, no. Teraz kończymy w tym momencie film. Nie. No tak, człowieku, co ty robisz? Co ty robisz? Kończymy film. Zostaw ten boczek, kończymy film. Słyszysz? Co ty robisz? On już jest skurzony, on już tu nie przyjedzie, cześć? No to niech nie przyjeżdża, no. Nie będą takich rzeczy ze mną robili. Warte to? No stary, no nie rób tego. No stary, daj spokój. Auto mu upieprzysz. Mówi ci, że on tu już nie wróci. Co, co z tego? Co mnie to obchodzi? Stary, to był żart. To były żarty. To były żarty. Po co się wkurzyłeś? No bo mnie to zdenerwowało. Że co? Mnie to zdenerwowało. Nie będzie sobie żartował. Dobra, ja w tym nie biorę udziału, nie? No i co, chyba się nie obraziłeś, co? No obraziłem się, jadę stąd już. No daj spokój. Ale to żarty były. Żarty żartami, no ale jak się zachowywaliśmy, co? No daj spokój, film nagrywaliśmy, żarty sobie robiliśmy. Taki prank? No do filmu, prank. Naprawdę? No na serio, no. No dobra, jak na serio, no ale i tak muszę jechać już. Prank, tak? No. Ale nie obraziłeś się, tak? No bo widzę jednak, że trochę cię dotknęło. No dotknęło mnie, no bo wyzywaliście mnie, no. No dobra, sorry, nie? No dobra, okej. Jedziemy. Ja go dzisiaj nie wyzywałem. Właśnie na mnie nie obraził. Jako jedyny mam z nim dzisiaj sztamę. A Jaszczur, jedziesz czy zostajesz? Jaszczur, jedziesz czy zostajesz? No jedziemy, dawaj no. Dawaj, jedziemy. Dobra, zjemy na trasie, dawaj. A boczka zjemy? Zjemy, kupię ci, chodź, się do nerwu. Dobra, już koniec filmu, tak? A. No, ale ja widzę na serio. Ale to ja też muszę rzec, że... No, pierdzie. Miał być żart, co to jest? W sensie? No ten boczek na klance. No człowieku, co to jest? Tu. Ty. Tu. To nie ja. Kto? A kto? Kto auto wyczyści? Żarty se robicie? Po co? Co to ma być? Ej, to kto to wziął? No dobra, nie rzucaj we mnie, stary. No to nie ja. No dobra, no. Co się chichrasz? No to nie ja. No. A kto? No nie mam pojęcia, domyśl się, kto. Nie było mnie. Domyśl się, kto. Kto mogę wiedzieć, kto? Śmiesznie to wygląda. No kto? No nie wiem, no. Jaszczur? No ta Jaszczur. Nie no, Jaszczur by się bał, bo by wtedy nie wsiadł z tobą do samochodu, nie? To nie jest Jaszczur. Hejter? Ja nie wiem. Kurwa, nie hejter, wypieprzaj boczek! Ty świnio! Chcesz się jeszcze wracać? Ja bym już odpuścił i pojechał po prostu stąd i już nie dobra, zaczynał. Dobra, bo to już jest przegięcie. Masz rację, to jest przegięcie. Jedź, wystarczy. Jedź. To, co zrobiliście, jedź. To przegięło wszystko, nie? Tak się nie robi, słuchajcie. No nieładnie, bardzo nieładnie z waszej strony, no. Powinienem przeklinać, drzeć się na was, ale powstrzymam się. Mściwe zagryweczki. Znaczy ja też powiedziałem mu, że on jest zdenerwowany, żeby tego nie robił. A ty też to pewnie, nie? Coś tam rączki maczałeś, nie? Nie, nie maczałem rączki. Nie? Nie, akurat w tym nie, bo już widziałem, że było przegięcie. Aha, akurat w tym. No, marnujecie jedzenie. Dobra, wywal to, kot zje jakiś, tutaj czasami biega jeden taki, to... Dobra, pożegnaj się, bo oni już chyba nie wrócą mnie tutaj. Dziękuję za odcinek do końca. Nie wiem, co się w nim wydarzyło i co na nim było, ale zachęcam was do obejrzenia następnego odcinka. Zostawcie subskrypcję na dole, łapeczkę i żegnam się z wami. Siemo.